Dynamicznie zmieniający się rynek, zamieszanie z eksportem, wstrzymane inwestycje i brak rąk do pracy to tylko niektóre z problemów rolników. W dzisiejszej Agropasji o stratach, jakie sieje koronawirus na rynku rolno-spożywczym. Maria Sikorska, dzień dobry. Zapraszam na program. Prace polowe idą swoim torem. Pozornie jest jak zawsze, a jednak inaczej. Bo choć to nawet nie połowa roku, rolnicy już wiedzą, że z pewnością nie zaliczą go do udanych. Ogromnym problemem jest susza. Już w tej chwili, w kwietniu, mamy taką oto sytuację, że ciągnik w polu, który pracuje, jest praktycznie niewidoczny. Jest susza totalna, brakuje wody. Co będzie dalej, trudno powiedzieć. No, prognozy są naprawdę mało optymistyczne. Ostatnio spodziewaliśmy się deszczu. Według zapowiedzi synoptyków niestety to było tak, jak na wsi mówimy, jak ksiądz kropidłem poświęci. Więc w tej chwili jest sytuacja naprawdę bardzo poważna. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy kolejną suszę. Mamy kolejne przymrozki, gdzie na pewno odbije się to na producentach owoców miękkich, twardych, warzyw. Żeby wrócić do pierwotnego stanu, takiego jak mieliśmy na przykład na początku 2018 roku, czy w roku 2017, powinno non stop padać w postaci mrzawki przez 2 miesiące codziennie. Mamy najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o suszę, od 50 lat i niestety trzeba się z tym tematem zmierzyć. Musimy być przygotowani na to, że takie susze jak tegoroczna mogą się powtarzać coraz częściej, że nie będzie to wyjątek, ale reguła. Dlatego musimy myśleć o tym, żeby do kwestii suszy podejść strategicznie, całościowo, mając na uwadze to, że dotknie zarówno rolników, dotknie przyrodę, nas samych, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, i przemysł. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy przede wszystkim w rolnictwie wykorzystali wszystkie narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, żeby racjonalnie i nowocześnie z suszą sobie poradzić. Na obszarze Kujaw, województwa zachodniopomorskiego, poprzez województwo pomorskie, wielkopolskie oraz na połowie obszaru regionu łódzkiego, jak również warmińsko-mazurskiego, dane wskazują na bardzo intensywną suszę atmosferyczną i rolniczą. Niestety 6,5% wody, która przepływa, całej wody, która przepływa przez Polskę, jest retencjonowana. To jest najgorszy wynik, jeśli chodzi o Unię Europejską, przedostatni, za nami tylko Hiszpanię. W związku z tym my musimy podnieść to do przynajmniej poziomu 15% i te inwestycje, które w tym roku rozpoczynamy, pozwolą za 7 lat uzyskanie wskaźnika 15%. To też jest mało w kontekście oczywiście zabezpieczenia wodnego, dlatego też nasze konsultacje społeczne w tym zakresie, aby ta lista inwestycyjna cały czas była budowana, tak aby osiągnąć współczynnik 30%, który pozwoli nam być bezpieczni pod kątem zasobów wodnych. Susza to jednak nie jedyny problem. Rolnicy alarmują, że niedobór kadry ze wschodu grozi paraliżem produkcji rolno-spożywczej, a to z kolei grozi bezpieczeństwu utrzymania łańcucha dostaw żywności. Szybkimi krokami zbliża się sezon zbioru owoców, przede wszystkim truskawek, później malin, borówek, porzeczek czy czereśni. Od lat polscy sadownicy posiłkowali się pracownikami zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy, którzy bardzo chętnie podejmowali tę pracę. Niestety epidemia koronawirusa spowodowała, że ruch graniczny został wstrzymany. Polska wprowadziła ograniczenia, Unia Europejska wprowadziła ograniczenia, a także sama Ukraina. Dzisiaj praktycznie przyjazd pracowników do pracy w Polsce, do zbioru owoców, jest niemożliwy. Pierwsi, którzy odczują problem, pewno będą plantatorzy truskawek, którzy już dzisiaj, nie mogąc znaleźć chętnych do pracy, załamują ręce i wnioskują także do Związku Sadowników, a za naszym pośrednictwem do władz, o to, aby zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa związane z przyjazdem obywateli Ukrainy, w tym obowiązek kwarantanny, aby jednak otworzyć granice, aby umożliwić przyjazd do Polski pracowników zza wschodniej granicy, po to, aby owoce zostały zebrane. W przypadku ich niezebrania nie tylko straty poniosą pojedyncze gospodarstwa, nie tylko podniesie cała branża sadownicza, ale także polska gospodarka, polski eksport, firmy, które się w tej dziedzinie specjalizują,
ale także polscy konsumenci odczują brak owoców na rynku i prawo podaży i popytu wymusi pewnie na nie wysokie ceny. Pracownicy ze wschodu są na wagę złota w dużych gospodarstwach rolnych, sadowniczych, szkółkach drzew i krzewów oraz w gospodarstwach o profilu ekologicznym. Wszędzie tam, gdzie maszyny nie są w stanie zastąpić ludzkiej pracy. Żeby budować PKB w Polsce, jest niezbędna siła robocza, jest niezbędny pracownik, bo tak naprawdę firma to ludzie. Rolnicy narzekają również na problemy z dostępem do nawozów. Koronawirus bombarduje przemysł i dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów. Sytuacja jest całkowicie nowa i nieprzewidywalna. Jeśli koronawirus spowoduje problemy transportowe, dostawy środków do produkcji rolnej będą utrudnione i ich dostępność może być niewielka, co może spowodować także drastyczny spadek potencjału produkcyjnego polskich gospodarstw rolnych. Problemem są spadające ceny w skupach i ograniczenia skupu, co szczególnie odczuwają producenci mleka. W tragicznej sytuacji są hodowcy drobiu. Ceny skupu kurcząt rzeźnych spadły do poziomu sprzed 30 lat, a właściciele ferm mają coraz większe problemy ze zbytem produkcji. Cała branża znalazła się w katastrofalnej sytuacji, bo tony jaj i piskląt trafiają już teraz każdego dnia do utylizacji. Afrykański pomór świń wciąż nie został zwalczony, a rolnictwo musi przyjąć kolejny cios w postaci koronawirusa. Branża mięsna ma niemałe problemy. Rozwój pandemii koronawirusa może spowodować m.in. gwałtowne zmiany w zakresie popytu na produkty, wyroby mięsne, a tym samym popytu na zwierzęta gospodarskie. W dobie koronawirusa w szczególnie trudnej sytuacji są rolnicy, którzy sprzedają swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej lub RHD, ale i na to znaleźli sposób. Powstają różne inicjatywy, między innymi Rolnik Cię Nakarmi. W Polsce powstało wiele różnych inicjatyw, które mają pomóc w ułatwieniu drogi od pola do stołu. Przykładowo Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił wiejską e-skrzynkę. Są także oddolne inicjatywy rolników. Jedną z nich wymyśliła producentka żywności z Gronia, Magdalena Maślanica, zwyciężczyni konkursu Izby Gospodarczej Lider Ekologii na Podhalu, która stworzyła internetową, globalną mapę swojskiej żywności. Prowadziliśmy agencję reklamową, czyli wiele lat temu. Więc odeszliśmy tak naprawdę od biurek, od komputerów, od studia fotograficznego i zamieniliśmy, to znaczy ja sobie zamieniłam, szpilki na gumiaczki. W czwartym miesiącu ciąży, jako dojrzała mama, bardzo źle się poczułam i okazało się, że źle na mnie działa smog krakowski. I stwierdziłam, że nie chcę mojemu dziecku dać w prezencie astmy, jak się urodzi. I postanowiliśmy poszukać czegoś w takiej okolicy, w której wydawało nam się, że smogu nie będzie. No i tym sposobem jesteśmy tutaj. Przeprowadziliśmy się na Podhale, bo było najbliżej od Krakowa w sumie. Ja najbardziej to jestem szczęśliwa, jak rano się budzę i mogę pójść nakarmić moje kurczaki. Mam takie 3-miesięczne kochinki, takie przerośnięte trochę, ale są cudne. Biało-niebieskie i biało-czarne. Mam cudowne gęsi. Przewodzi im gęsior, który jest lokowany, taki dystyngowany władca tutaj stada. Bardzo pilnuje jaj, nie chcę oddać żadnego. Mam jeszcze króliki, zapomniałam o królikach. Barany francuskie, niebieskie. Generalnie uwielbiam wszystkie zwierzęta, które hoduję. Nic innego mnie w tej chwili nie interesuje, jak tylko zwierzątka, bardzo dobre jedzenie, swojskie jedzonko, własnoręcznie zrobiony ser, masło, śmietana, własne wędliny, które mogę sobie uwędzić, przetworzyć. Okazało się, że decyzja o przeprowadzeniu się tutaj była jedną z najlepszych podjętych w naszym życiu. Pomysł Rolnik Cię Nakarmi powstał w momencie, gdy okazało się, że ja przyjeżdżając na Podhale spodziewałam się, że zakup kilku litrów czy kilkudziesięciu litrów mleka raz w tygodniu nie powinien stanowić żadnego problemu. Ale okazało się, że nie jest to takie proste. Objechałam wszystkie miejscowości dookoła i udało mi się znaleźć jedną gospodynię, która zdecydowała mi się sprzedać to mleko. Nie chcąc pogodzić się z tym, że taka jest rzeczywistość, zresztą okazało się potem, jak zaczęłam jakby troszkę głębiej szperać, że nie tylko na Podhalu jest taka sytuacja, że te regionalne, wszystkie lokalne rzeczy są dostępne. Owszem, na wspaniałych targach,
na wszystkich konkursach smaków. I nagle się okazuje, że na tych wszystkich konkursach, na tych targach one są i ludzie chętnie je kupują, ale tak naprawdę nie mają jakiegoś bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi. Mogą tylko liczyć na ten kontakt właśnie incydentalny, czyli przy okazji jakiejś imprezy. I jakby cały pomysł tego projektu polega na tym, żebyśmy nie tylko byli konsumentami, ale też jakby mogliśmy się jakby jednocześnie zamieniać rolami, że możemy sami coś zaproponować i wymienić się z kimś innym, tak? Komuś sprzedać coś, co sami zrobimy, a kupić to swojskie, które ktoś inny ma, tak? Można to zrobić na terenie wsi. Jeden sąsiad może hodować gęsi, drugi kaczki, trzeci może hodować kury, tak, żeby nie mieszać drobiu wodnego z latającym. I można to wszystko pogodzić. I wystarczy korzystać z takiej mapy, tak? Że wszyscy wiemy gdzie, do którego sąsiada zadzwonić po jajka, a do kogo zadzwonić o balowanie. Dzięki tej stronie można, jakby każdy z nas, każdy konsument może kiedy tylko ma ochotę znaleźć swojego własnego rolnika, swoje własne produkty, swoje ulubione produkty, tak, swojskie, do których może mieć w każdej chwili dostęp. W dobie koronawirusa rolnicy dostają taką możliwość, żeby wreszcie mogli spokojnie budować swoje własne bazy klientów. Nie być do końca zależni od pośredników. Koronawirus nam pokazał, że rynek, w którym obecnie się jakby, w którym pracujemy, w którym się znajdujemy, jest bardzo dynamiczny i następują bardzo duże zmiany w ciągu bardzo krótkiego czasu, tak? Tego wszystkiego, co mieliśmy i wydawało nam się, że to stabilne, okazuje się, że nie. I przeniesienie sprzedaży do internetu, na przykład za pomocą takiej mapy, która jest specjalnie dedykowana dla ludzi, którzy produkują żywność, no ma być odpowiedzią na taką sytuację, tak? Nie możemy się dać, siła jest w sprzedaży bezpośredniej. Chodzi o to, żeby w tym projekcie Rolnik Cię Nakarmi, żeby każdy znalazł dla siebie miejsce. Żeby każdy, kto ma nawet 5 kur czy 10 kur, też zaznaczył swoją obecność. Tak, jestem tu i mam 10 jajek. Wyhoduję dla Ciebie specjalnie i zapraszam do siebie na zbiory. To jest element tego projektu, który ma spowodować, że każdy, kto w dzisiejszych czasach ma problem z pomocą do zbiorów, żeby się nie okazało, że znowu są zaorane hektary truskawek, że znowu drzewa, jabłonie są wycięte, bo nie miał kto tych jabłek zebrać. Ja długo się zastanawiałam, dlaczego to nie działało. Mam na to odpowiedź, dlaczego wcześniej taka mapa nie powstała. Przypuszczam, że wynika to z tego, że każdy z rolników jest świetnie zorganizowany i rolnicy po prostu świetnie sobie w realu dawali radę ze zbytem swojej żywności i nie mieli z tym najmniejszego problemu. Mieli klientów na targach, na jarmarkach, potrafili się zorganizować w grupy producenckie, potrafili sobie zorganizować sprzedaż bezpośrednio, sprzedaż hurtową. Wszystko rolnicy sobie potrafią świetnie zorganizować. Ale w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, nagle się okazuje, że wszystkie nasze plany i pomysły no są po prostu, jesteśmy w innej rzeczywistości. I dzisiaj chodzi o to, żeby każdy z nas mógł zobaczyć w internecie, że tu jestem, hoduję dobrze, hoduję zdrowo, daję dobrze moim zwierzętom jeść i mogę zaproponować Wam pyszną żywność. Więcej informacji o kobiecych biznesach na wsi jest dostępnych również na agronomist.pl. Polskie firmy stanęły w obliczu nerwowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zakłady produkujące żywność zaostrzyły środki ostrożności ze względu na konieczność dostosowania się do ogólnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie odpowiedniego przygotowania miejsca pracy. Firmy obawiają się ewentualnych braków kadrowych w sytuacji, gdyby część pracowników musiała zostać poddana kwarantannie. Przy produkcji żywności nie można przecież oddelegować pracowników obsługujących linie produkcyjne do zdalnej pracy w domu.
biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to przede wszystkim zaostrzone są te rygory, jeszcze zwiększone, jeśli chodzi o mycie, o ubiory, ale też sprawdzanie i minimalizowanie osób, które wchodzą do zakładu, pilnowanie też, żeby osoby, które wchodzą do zakładu, no, nie miały temperatury, że dobrze się czuły. Także to wszystko jest sprawdzane, to wszystko jest kontrolowane, aczkolwiek no, firmy też budują sobie scenariusze na wypadek tego, gdyby się okazało, że jednak ktoś będzie chory. To nie oznacza, że cały zakład trzeba zamknąć. Zakłady można dezynfekować. Żywność nie przenosi koronawirusa, według tego, co mówi WHO, i nie ma żadnego potwierdzonego przypadku, żeby tak się działo. W związku z tym łatwiej jest dezynfekować zakład i jeszcze dodatkowo go umyć, no, niż zastąpić na przykład załogę. I to jest chyba największa obawa przedsiębiorców, czy jeżeli ta epidemia, nie daj Boże, się rozwinie, czy faktycznie wystarczy sił i środków, żeby utrzymać ciągłość produkcji. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy no, nie ma takiego problemu. W najbliższym czasie, w szczególności dla rynku owoców i warzyw, kluczowa będzie zdolność operatorów międzynarodowych do modyfikowania kontraktów i przekierowywania produktów pomiędzy poszczególnymi rynkami w zależności od ich otwartości, tak by uniknąć zatorów w przepływach świeżej żywności w ramach Unii Europejskiej. Dostawy warzyw i owoców są bardzo wrażliwe na wszelkie opóźnienia w łańcuchu dostaw. Jeżeli będzie paraliż transportu, czyli faktycznie kraje zamkną granice, nie będzie można wysyłać towarów, no to będzie problem, tak? No bo chociażby nasz największy sąsiad Niemcy, no jeżeli wprowadzą jakieś restrykcje, jakieś ograniczenia, no to stracimy bardzo dużego kontrahenta. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, część krajów ma niedobór żywności, ma problemy, że tak powiem, z bilansem żywnościowym, więc myślę, to zapotrzebowanie będzie. Na przykład Portugalczycy zwrócili się już do Polski o zwiększone dostawy chociażby makaronu. Nie do Włoch, do Polski. Więc myślę, że z jednej strony faktycznie część firm może mieć problem z eksportem, szczególnie jeśli w Polsce no, ta sytuacja pójdzie w niekorzystnym zupełnie kierunku. Z drugiej strony dla części przedsiębiorców może to być szansa, bo no, świat i Europa potrzebuje żywności, a my tej żywności mamy relatywnie dużo. Na sektor żywności wpłynie z pewnością fakt, że wstrzymane zostały dostawy do restauracji. Zamówienia z branży HoReCa spadły o 80%. Towary, które nagle nie będą miały dotychczasowego zbytu, trafią na rynek detaliczny ze stratą dla firm. Wielu restauratorów, takich jak Jarek Uściński, właściciel znanej warszawskiej restauracji, podkreśla, że ich sytuacja jest patowa. To są grube pieniądze w plecy. Pół biedy, gdybym mógł wziąć z konta. Dobra, jeden miesiąc mamy pensję, drugi miesiąc mamy pensję. Nie, ja dzisiaj właściwie będę musiał się dzielić z ludźmi, z pracownikami za miesiąc tym, co mam. O skarbówce, o reszcie kosztów nawet nie jestem w stanie sobie pomyśleć. Utracone pieniądze liczy również polska branża targowa i okołotargowa, gdzie promuje się m.in. sektor żywności. Nawet 500 milionów złotych mogą wynieść straty firm związanych z targami, m.in. producentów stoisk. Licznik strat na tej kwocie z pewnością się jednak nie zatrzyma. W kraju zmieniono termin lub anulowano już kilkaset imprez. W Europie odwołano już ponad 300 imprez targowych z powodu koronawirusa. Wiele z tych obiektów wybudowały polskie firmy. Przedsiębiorcy wykonujący stoiska targowe, którzy podpisali umowy z wystawcami, są obecnie w trudnej sytuacji. W Polsce takich firm i innych świadczących usługi okołotargowe jest około 5000. Wszyscy obliczają jedno, jak bardzo są na minusie. Podsumowuje Agnieszka Szpaderska, dyrektor Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów World Food Poland, które co roku gromadzą w stolicy blisko 400 międzynarodowych i krajowych wystawców oraz 7 tysięcy zwiedzających. Myślę, że w przypadku wszystkich dużych, małych imprez targowych oczywiście to jest tylko kwestia skali. Przeniesienie imprezy wiąże się z kosztami tak naprawdę nieodwracalnymi, poniesionymi już dużo wcześniej przed imprezą, czyli chociażby wynajem hali, koszty osobowe, jak i koszty promocji, która na wiele miesięcy przed imprezą informuje zarówno i wystawców, jak i odwiedzających o tym, że impreza będzie, w jakich datach. Logistycznie jest to nie tylko poinformowanie wystawców, setek wystawców, ale również wszystkich kontrahentów, wszystkich partnerów. Robimy konferencje, robimy spotkania handlowe, więc poinformowanie kupców. Jakby logistycznie jest to duże przedsięwzięcie. Organizatorzy targów obawiają się tego, że gdy patowa sytuacja związana z koronawirusem minie, zaległe imprezy, które musiały zostać przeniesione, zaczną się dublować, a także nie będą miały gdzie się odbyć. Liczba miejsc, gdzie masowe imprezy targowe mogą się odbyć, jest przecież ograniczona, a po wakacjach do końca roku pozostaną zaledwie 4 miesiące.
Branża kwiatowa jest niczym rośliny bez wody. Żniwa ogrodników zakończyły się, zanim tak naprawdę zdążyły się rozpocząć. Miliony kwiatów zalegają w chłodniach i szklarniach. Sieci handlowe lawinowo anulują zamówienia, a giełdy kwiatowe zamarły. Jeżeli chodzi o centra, tu niestety jest bardzo duża zmiana. Zmiana oczywiście na naszą niekorzyść. Wiele centrów ogrodniczych, które się zamknęły, zrezygnowały ze swoich zamówień, które zostały złożone w zeszłym roku bądź bardzo wczesną wiosną, właściwie jeszcze zimą tego roku. To nas niestety może jakby bardzo dotknąć finansowo, ponieważ liczyliśmy na te pieniądze. W szkółkarstwie jest tak, że generujemy większość naszych przychodów wiosną i to starcza nam na cały rok, powinno starczyć. W momencie, gdy mamy zdecydowany spadek tych przychodów, martwimy się o swoją przyszłość. Co innego jest nowe, co bardzo się teraz wzmocniło, jest bardzo wiele osób chętnych do pracy Polaków, czyli widać, że zakłady pracy inne, które zamykają się, wypuszczają niejako tych pracowników, którzy szukają gdzieś zatrudnienia, gdzie tylko mogą. I faktycznie kilkanaście osób dziennie pyta o tą pracę, więc mamy nadzieję, że gdyby się tak okazało, że wyjadą wszyscy Ukraińcy, to będziemy mogli się wspomagać pracownikami polskimi. I ta sytuacja jest właściwie we wszystkich szkółkach, które zatrudniały obcokrajowców. Kwiaty to bardzo delikatne rośliny, więc nawet chwilowy zastój na rynku oznacza gigantyczne straty dla ogrodników i hurtowników. Kwiatowi mikroprzedsiębiorcy podkreślają, że regulują rachunki na bieżąco, a rezerwy finansowe starczą im na krótki czas. Wielu z nich przez brak sprzedaży i przychodu ma coraz więcej nieopłaconych faktur. W trudnej sytuacji są także pracownicy i podwykonawcy kwiatowych biznesów. Praca zdalna nie ma w ich przypadku racji bytu. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Na koniec agropasji pozytywny akcent. Wiele osób związanych z terenami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym wsi przyłączyło się do akcji Zostaje w domu. Przykładowo, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze codziennie porywa innych do świata tańca. Dzięki artystom można nauczyć się m.in. jak tańczyć do krakowiaka. Tak właśnie wygląda cwał. Jak zauważyliście, cwał kończymy ze skokiem na obie nogi. A taką niespodziankę przygotował dla osób zamkniętych w domach zespół tańca ludowego Pruszkowiacy. Do akcji Zostań w domu przyłączyli się także regionalni wytwórcy i muzea etnograficzne. To bardzo ważne, by w tym trudnym czasie wzajemnie się wspierać i zostać w domu. Chrońmy siebie i bliskich. W dzisiejszej Agropasji to już wszystko, a za tydzień w programie m.in. o stratach branży turystycznej, w tym właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Do zobaczenia.